Kolejny punkt naszych obrad, wyrażenie zgody na sprzedaż do przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Tynieckiej nr 16, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23 lutego 2103 udziału wynoszącego 167 tysięcznych części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1459, drugie czytanie, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki ani też autopoprawki. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Zatem stwierdzam odbycie drugiego czytania, głosowanie w bloku głosowań.